Jesteśmy dziś na New Member Ceremony, wyjątkowym wydarzeniu w życiu każdego członka ACCA. To ukoronowanie drogi na szczyt, najeżonej wieloma trudnymi egzaminami ACCA. A na samej górze, co jeszcze może ich czekać? Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać. Witam przede wszystkim nowych członków ACCA. Kieruję się zasadą, jak kochać to księcia, jak kraść to miliony, jak coś robić, to robić to porządnie. Głównym motywatorem rozpoczęcia kwalifikacji ACCA był dla mnie mój przełożony. Zdawałem sobie sprawę, że jako finansista powinienem się przez cały czas rozwijać. As a passport or a key to professional development, ACCA helped me to develop myself and company gave me also opportunity to travel. I studied in Netherlands, in Spain and then I finished ACCA in Poland. Byłam ogromnie szczęśliwa i od razu postanowiłam to świętować z rodziną. It felt great. I mean, after 4 years of hard work, I was at the end of my road. Nie ukrywam, że byłem bardzo szczęśliwy. Hurra! To już koniec, szczęście i początek czegoś nowego. It gave me really a professional boost in terms of my technical skills. Zrozumiałam, że tak naprawdę mogę w życiu osiągnąć dużo więcej niż mi się kiedyś wydawało. Przez te parę lat studiowania ACCA bardzo się rozwinąłem. Wcześniej pracowałem jako controlling manager, teraz już jestem dyrektorem finansowym. Rosłem razem z ACCA. Byłem na stanowisku specjalisty, starszego specjalisty, zdawałem pierwsze egzaminy. Doszedłem do wyższego stopnia zarządzania w momencie, kiedy kończyłem ACCA. To jest taka marka. To jest taka marka, że jeżeli swoje CV położę, tak, i będzie tam, że jestem członkiem ACCA, to właściwie już nie muszę nic więcej mówić, tak? Każdy pracodawca wie, co to oznacza. Jestem dumna z tego, że mogę być członkiem tak prestiżowej organizacji o ponad 100-letniej tradycji. I tak naprawdę każdy z nas, członków ACCA, ma prawo być z tego dumnym. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i życzę powodzenia już teraz w nowych wyzwaniach. Nie jako studenci, ale jako członkowie ACCA.